Uwagi na ilość spraw wpływających do tej jednostki, wydawało się chyba w tym okresie, że to była zwykła pospolita sprawa. Moja wiedza w zakresie działań podejmowanych w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Brzeszów-Gdańsku w tej sprawie pochodzi wyłącznie ze środków masowego przekazu. Autorem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli Amber Gold była Komisja Nadzoru Finansowego. KNF podejrzewała, że małżeństwo P prowadzi działalność bankową bez stosownych zezwoleń. Mimo wątpliwości komisji, prokuratura kierowana przez Witolda Niesiołowskiego odmówiła wszczęcia postępowania, przypomniała przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman. Dodam dla opinii publicznej, że Komisja Nadzoru Finansowego pisała, że zwracała się do spółki wielokrotnie o udostępnienie wszelkich danych, to znaczy treści wzorów umów, regulaminów kontraktów na obrót i przechowywanie oraz informacji dotyczących pożyczek, była zwodzona, na co załącza państwu kopię wymiany z Marcinem P. informacji i na końcu nie uzyskała od nich żadnej informacji. Pod odmową wszczęcia śledztwa podpisała się Barbara Kijanko. Jej decyzję podważył sąd. Poseł PO Krzysztof Brejza próbował się dowiedzieć, dlaczego w tej sytuacji od razu nie przekazano sprawy prokuraturze okręgowej. Nie mieliście doświadczenia w prowadzeniu spraw o takim charakterze. Mówił pan, że nie było szkoleń, nie było specjalistów. Pani prokurator Kijanko nie miała żadnego doświadczenia w tej sprawie. Dlaczego nie podeszliście do tego w taki sposób, by potraktować tę sprawę z priorytetem i poprowadzić ją w formie śledztwa? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć druga przesłuchiwana wczoraj prokurator Marzanna Majstrowicz. Kiedy ja zapoznawałam się z aktami podręcznymi, jedno był już powołany i tutaj na tym etapie jeszcze nie było żadnych takich okoliczności, żeby ewentualnie od razu występować do prokuratora okręgowego o przejęcie tej sprawy. Wczorajsze przesłuchania podsumowała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Posłanka PiS zaznaczyła, że pożytek z nich byłby większy, gdyby we wtorek udało się przesłuchać prokurator referenta, czyli Barbarę Kijanko. Mogliśmy ewentualnie ocenić nadzór, jaki był sprawowany nad prokuratorem referentem. Oczywiście te pytania w największej części powinny być kierowane do niej, a później jest kwestia ewentualnego nadzoru. Natomiast nie mogąc przeprowadzić tego w taki sposób, musieliśmy dzisiaj wracać do wielu dokumentów źródłowych. Barbara Kijanko nie stawiła się przed komisją ze względu na zły stan zdrowia. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. A za nami nie tylko kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, ale także konferencja prasowa Prokuratury Krajowej w sprawie Smoleńska. W przyszłym tygodniu śledczy wyjaśniający przyczyny katastrofy rozpoczną ekshumację wszystkich niespopielonych ciał ofiar tej tragedii. Prokuratura Krajowa, mówiąc o motywacjach, jakie przyświecały tej decyzji, skarży się na stan dokumentacji technicznej, jaką dysponuje, a którą otrzymała od strony rosyjskiej. Mowa jest o błędach i zaniedbaniach. Prokuratorzy obok głównego śledztwa wyjaśniającego przyczyny katastrofy prowadzą także 6 innych postępowań. Jakich? O tym reporter Polskiego Radia 24, Lucjan Olszówka. Zespół prokuratorów wyjaśniający przyczyny katastrofy smoleńskiej zdecydował się na ekshumację wszystkich 83 niespopielonych szczątków w związku z dokumentacją medyczną otrzymaną od Rosjan. Według relacji śledczych ma być ona niekompletna i niewiarygodna. Zawierać ma też sprzeczne ze sobą, wzajemnie się wykluczające opisy medyczne. Polscy biegli stwierdzili błędy w 90% dokumentacji rosyjskich patologów. To dlatego, jak przekonywał zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek, konieczne są ekshumacje wszystkich szczątków. Obowiązkiem prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcy jest sięgnąć po wszelkie możliwe środki dowodowe. Kodeks postępowania karnego, a to wyznacznik działania, to jakby Biblia dla prokuratora, stanowi, że ostateczne ustalenie prokurator podejmuje po przeanalizowaniu i zapoznaniu się ze wszystkimi zebranymi dostępnymi dowodami. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich dowodów jest właśnie wynik oględzinowych ciała i sekcji zwłok. Skala nieprawidłowości, o jakich mówią prokuratorzy prowadzący to śledztwo, może okazać się jeszcze większa. Uprzedzał o tym prokurator Marek Kuczyński, szef zespołu badającego tę tragedię. Możemy się spodziewać, że będą kwestie kolejnych nieprawidłowości związanych z tożsamością szczątków, ciał, które są pochowane w trumnach. Możemy się spodziewać, że są również inne nieprawidłowości związane z opisem stwierdzonych obrażeń. Prokuratorzy wszczęli także 6 nowych postępowań związanych z katastrofą. Dotyczą one m.in. nadużycia zaufania w stosunkach z zagranicą przez polskich funkcjonariuszy publicznych, niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów wojskowych poprzez nieuczestniczenie w sekcjach, ale także fałszerstwa dokumentów związanych z ochroną wizyty prezydenta w Rosji przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jedno z postępowań związane jest z
opuszczeniem wraku Tupolewa. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Na pierwszych stronach gazet trudno dziś znaleźć temat dotyczący polityki krajowej, bo dominuje polityka amerykańska. Bardzo ciekawe jedynki prasy dziś, nawet graficznie. Na początek dziennik Gazeta Prawna, gigantyczny znak zapytania na pierwszej stronie. W zasadzie pytanie, dlaczego? Kim są ludzie Trumpa i dlaczego się nimi stali? Dyplomacja gniewu, jaka będzie polityka zagraniczna nowego prezydenta? Trumna dla ekspertów. Dziś masy słuchają tylko siebie. Prezydent Amerykanów drugiego sortu. Dlaczego Hillary Clinton nie przebiła szklanego sufitu? To tylko niektóre aspekty całej sprawy, bardzo szerokiej sprawy dotyczącej wyborów w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedź na te wszystkie pytania. No i pytanie, dlaczego Rzeczpospolitej? Na pierwszej stronie oczywiście Donald Trump, który porywa Amerykę, tak pisze Rzeczpospolita.